Dziś dzień przeciwdziałania pustynnieniu i suszy. Wody Polskie zwracają uwagę, że Polsce udaje się zatrzymywać coraz więcej wody. Okresy suszy w naszym kraju są coraz dłuższe. Częściej pojawiają się nawalne opady deszczu oraz bezśnieżne zimy. Wszystko to nie sprzyja odbudowaniu zasobów wodnych. Woda nam gwałtownie ucieka, zatrzymujemy jej bardzo mało. W centralnej Polsce, na przykład w województwie łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, ewentualnie w niektórych fragmentach lubuskiego, dochodzi wręcz do ekstremalnej suszy. Mówił w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Jeszcze w połowie maja stany wód były wysokie. W Warszawie wskaźniki wskazywały ponad 3 metry. Teraz to 80 centymetrów. Niestety mamy taką tendencję, że my się, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną, to angażujemy od kryzysu do kryzysu, czyli jak mamy już poważną suszę, to wszyscy zaczynają mówić o suszy, a jak mamy powódź, to się nagle znajdują pieniądze i wszyscy mówią o powodzi i szukają winnych. Wody Polskie prowadzą szereg działań w zakresie przeciwdziałania suszy. W kraju realizowany jest kompleksowy program, który poprzez chociażby tak zwaną retencję korytową przynosi efekty. Udało nam się w ten sposób przez zatrzymywanie wody tam, gdzie ona spada na terenach rolniczych, poprzez system jazów i zastawek, zwiększyć zatrzymywanie pierwszy raz w historii procent zatrzymania wody średniorocznego odpływu. By przyczynić się do wzrostu krajowej retencji, Wody Polskie prowadzą także szereg inwestycji. W ciągu 3 lat zrealizowano ich ponad 12 tysięcy. Te, które prowadzone są teraz, mają spowodować wzrost krajowej retencji z obecnych 6,5 do 7%.